No dobra, dzisiaj mój przystojniaczek, którego tutaj widzicie, dostanie rybkę. A rybką, jaką dostanie, będzie molinezja. Molinezje są, że tak powiem, wpuszczone. Zobaczymy, czy się zainteresuje taką rybką pływającą, czy będzie mu podać trzeba spensety. Jestem przygotowany na dwa warianty. No dobra, więc zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, jak to będzie. Molinezje sobie pływają. Fish Frog na razie jest średnio zainteresowany, ale ogólnie to jest ryba, która się nie rusza. No, praktycznie jak już musi się gdzieś przejść, to się kawałek gdzieś przejdzie, ale ogólnie siedzi skryta gdzieś tam między skałami i po prostu czeka. Ma z przodu taki patyczek, takie wędzidełko zakończone taką jakby takim pomponem, cały czas tym rusza i jakby zwabia rybę, żeby ryba podpłynęła bliżej. I w momencie, kiedy ryba podpłynie bliżej, to jest chwila, moment i po ryby, nie? Zresztą przypatrzcie się teraz dobrze widać tego fish froga, który siedzi po prawej stronie w skałach, i zobaczcie, jak rusza tym takim swoim patyczkiem, który ma z przodu, widzicie? Rusza, żeby po prostu ryba się zainteresowała. I pewnie ryba morska, gdyby to była, gdyby sobie tutaj tak pływała, to pewnie by się zainteresowała, ale biedna molineza jest zestresowana, nie wie, co się dzieje. I dlatego tak. No ale popatrzmy, bo molinezja jest blisko. Może teraz się uda. A! Widzieliście, nie? Widzieliście, że niestety molinezja była troszeczkę za daleko. No nic, no poczekamy. Poczekamy na kolejną próbę. No, kolejna próba też nieudana. A teraz... O! Kurde! Poczekajcie, bo to tak szybko się wszystko działo. No super. Teraz było to widać naprawdę ekstra. Jeszcze tylko ogon wystaje molinezy i... No i po rybie. I tak to, słuchajcie, wygląda. W całości molinezja w chwilę po prostu połknięta. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.